Instrukcja montażu słupów z bloczków ogrodzeniowych Consport zwieńczonych doniczkami. Bloczki ogrodzeniowe Consport dostępne są w postaci pojedynczych produktów lub gotowych słupów składających się z określonej liczby trwale połączonych ze sobą bloczków. Na szczycie każdego słupa znajduje się bloczek doniczkowy zawierający dwie przegrody na wkład plastikowy. Wkład plastikowy do bloczka doniczkowego dostępny jest w zestawie. Wysokość słupów jest wielokrotnością pojedynczego bloczka ogrodzeniowego o wysokości 296 mm. Dostępne wysokości słupka z bloczków to 2, 3, 4 i 5 bloczków trwale połączonych ze sobą. Znajdujący się na szczycie bloczek doniczkowy zawiera dwie przegrody na plastikowe wkłady. Przed przystąpieniem do realizacji przygotuj narzędzia niezbędne do prawidłowego montażu słupów. Będą to poziomica, silikon, pianoklej szybko schnący, kliny lub podkładki poziomujące. W przypadku słupa zwieńczonego bloczkiem z przegrodami na donice niezbędne są również dowolne rozwiązania w zakresie odwodnienia. Wykonaj otwory na potrzeby montażu odwodnienia dla doniczek. Upewnij się, że wkład doniczkowy zmieści się w doniczce, a przewód, rura lub inne rozwiązanie do odprowadzania wody znajdzie się pod wkładem doniczki. Podłoże, na którym zamontowany zostanie słup, powinno być suche, równe i oczyszczone z drobinek, kurzu i innych zanieczyszczeń. Zadbaj o to, aby podłoże było równe. Wszelkie krzywizny mogą wpłynąć na prawidłowy montaż słupka. W razie konieczności wyrównaj podłoże za pomocą szlifierki lub innego narzędzia dla uzyskania równej i gładkiej powierzchni. Zdejmij folię zabezpieczającą słupy. W miejscu montażu słupa do podłoża nałóż silikon oraz pianoklej szybko schnący. Następnie przytwierdź słup w odpowiednie miejsce oraz sprawdź poziomicą, czy słup zachowuje wszelkie kąty i krzywizny. Koryguj ewentualne odchylenia za pomocą klinów lub podkładek. Odczekaj, aż silikon i piana wyschną. Czas wyschnięcia uzależniony jest od zastosowanego produktu. Zamontuj przewód, rurę lub inne rozwiązanie do odwodnienia. Następnie słup może zostać do połowy wypełniony masą betonową. Zalecana masa betonowa powinna mieć konsystencję półsuchą, lekko wilgotną. Zadbaj o zabezpieczenie słupa przed pobrudzeniem masą betonową. W miejscu, w którym kończy się wypełnienie masą betonową, postaraj się wykonać lekki spadek, aby ułatwić ujście wody. Sprawdź, czy odwodnienie jest drożne.